Na wstępie, zanim przejdę do kilku słów i inspiracji mojej osobistej, pozwólcie Państwo, że podziękuję wszystkim moim przedmówcom. To rzeczywiście była uczta intelektualna. Ale to wszystko, o czym Państwo tutaj mówiliście, właściwie zderza się z brutalną praktyką i z brutalną polityką. Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, przede wszystkim rozmawiałam z młodymi ludźmi i zdałam sobie sprawę z tego, że dzisiaj młodzi ludzie, z całym szacunkiem dla ich możliwości, również możliwości zdobywania wiedzy, umiejętności, w wielu przypadkach nie potrafili odpowiedzieć, co robili ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Kim byli, jak żyli, co ich zainspirowało do tego, żeby spowodować to, aby powstało coś, co w mojej ocenie przy dość krytycznym podejściu do wielu zjawisk jednak trzeba ocenić bardzo pozytywnie. Dom na skalę według ojców założycieli Unii Europejskiej to miał być właśnie dom na skalę. I dzisiaj trzeba nam odpowiedzieć na pytanie, czy ten dom, który nazywamy Unią Europejską, nadal stoi na skalę. Czy mając na uwadze to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieli moi znakomici przedmówcy, czy to nie jest przypadkiem to, że ten dom został zmieciony przez falę ideologii i dzisiaj jest na mieliźnie? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Podać przykłady na poparcie tej tezy. Ale nie powinniśmy skończyć tej wspaniałej konferencji tylko na diagnozie. Bo diagnoza jest bardzo ważna. Bo jeśli jest dobra diagnoza, szczególnie na podłożu naukowym, to dużo łatwiej znaleźć rozwiązania, ale przede wszystkim rozwiązania, które będą skuteczne. Ja osobiście jestem wielką zwolenniczką skuteczności w polityce. Jak polityk przestaje być skuteczny, powinien przestać zajmować się polityką. I pozwoliłam sobie nieco zmienić, księże Jarosławie, temat. Właśnie czerpiąc z moich doświadczeń uczestniczenia w polityce od 14 lat, a od pół, można powiedzieć, roku, więc 6, 5 właściwie miesięcy w polityce europejskiej, choć wcześniej miałam styczność oczywiście na poziomie też opiniowania pewnych dokumentów i styczności z instytucjami Unii Europejskiej. Zatem, czy do ustalenia porządku prawnego w Europie potrzeba chrześcijańskich korzeni? W ogóle wydawałoby się dziwne, że dzisiaj musimy zadawać i zadajemy sobie takie pytanie, mając na uwadze to, o czym za chwilę powiem, o tym rysie historycznym, który może w tym gronie znamy, ale myślę, że warto, żeby powstała publikacja po dzisiejszym i jutrzejszym spotkaniu i mam nadzieję, że tak się stanie. Dlatego, że tą publikacją trzeba obdzielać młodych ludzi, żeby przeczytali, dowiedzieli się, jak wyglądały początki i żeby do tych początków wrócić. Bo jest stara dobra zasada, którą ja również wyznaję, że jak nie można z kimś walczyć, w tym przypadku z ideologami, edukujmy dzieci. Jeśli nie można z kimkolwiek walczyć, edukuj jego dzieci. I wszyscy moi przedmówcy mają doskonały oręż, bo i ci, którzy wykładają na uniwersytetach, i ci, którzy są praktykami,
I ci, tak jak nasz tutaj pan przewodniczący czy pan redaktor, mają pióro, mają oręż i mogą edukować. I to robią. Zatem czy do ustalenia porządku prawnego w Europie potrzeba chrześcijańskich korzeni? Wydawałoby się, że odpowiedź można zawrzeć w jednym słowie i zakończyć wykład. Tak. Tak. Ale ta odpowiedź wymaga bardzo głębokiego uzasadnienia. Właśnie dzisiaj, kiedy dzieje się zupełnie odwrotnie. Dlatego, że możemy organizować konferencje na różne tematy i powinniśmy to robić. Absolutnie powinniśmy uczestniczyć. Tylko zwróćmy uwagę na prosty fakt, że to, jak wygląda nasze codzienne życie, zależy od nas samych, może truizm. Ale to, jak wygląda nasze życie zorganizowane w ramach danej społeczności, to już zależy od tych, którzy przyciskają zielony albo czerwony guzik, stanowiąc prawo, niezależnie, czy w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, czy w samej Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne. Czy odpowiedzą na hasła zgubnej ideologii, czy też będą umieli się tej ideologii oprzeć? Proste, ale i zarazem trudne. Zatem mając na uwadze to, co jest niezwykle ważne, proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej i stosowania prawa w Unii Europejskiej, no ten jest zdeterminowany bieżącą polityką. Czy sobie tego życzymy, czy nie. Często na spotkaniach z mieszkańcami, z wyborcami, tych mam bardzo dużo, niektórzy mówią, ja się tą polityką w ogóle nie interesuję, to jest passé. Ale ta polityka zainteresuje się tobą i twoja aktywność jest potrzebna. Ale przede wszystkim też, jeśli idzie o stosowanie i stanowienie prawa w Unii Europejskiej, jest ono zdeterminowane różnorodnością polityczną państw członkowskich. Trzeba tym bardziej w sposób szczególny skupić się na fundamentach procesów stanowienia i stosowania prawa. Zatem krótko przypomnijmy, co legło u podstaw powstania Unii Europejskiej. Po II wojnie światowej, okrutnej, wyniszczającej, kontynent pogrążony był w chaosie społecznym, politycznym. Połowa Europy była ogarnięta przez zbrodniczy komunizm, a kraje zachodnie, takie jak Francja, Włochy, Niemcy, zrujnowane, Wielka Brytania osłabiona. Rozwijały się ruchy na tym gruncie, na tych zgliszczach. Rozwijały się jednak ruchy i organizacje ludzi, których można i nazywamy inteligencją katolicką. Stały się one ośrodkami silnych idei. Ale przede wszystkim to były osoby ukształtowane przez doktrynę katolicką i antytotalitarny światopogląd. W obliczu wyczerpania się formuł zarządzania państwami kształtowały się nowe elity wywodzące się z szybko aktywizujących się ruchów chrześcijańskich. Praktyka pokazała, że rozpoczęte w 1945 roku dzieło odbudowy i zjednoczenia Europy podjęły środowiska i ludzie, którzy byli bliscy założeń formułowanych przez Piusa XII. Powstanie w trzech krajach, Francja, Włochy, Niemcy, demokratycznych ruchów chrześcijańskich z elitami oddanymi współpracy międzynarodowej korespondowało z ideami głoszonymi przez Stolicę Apostolską. Mimo różnic, oczywistych antagonizmów, Gasperi, Schumann, Adenauer dążyli do europejskiego zbliżenia. Dołączyły do nich siły rządzące Belgią, Holandią, Luksemburgiem, a Pius XII udziela podejmowanym wysiłkom integracyjnym zdecydowanego poparcia. Punktem wyjścia stał się plan Schumana, koncepcja przygotowana we współpracy z Jeanem Monnetem, kanclerzem Niemiec Adenauerem, zakładała utworzenie wspólnoty w dziedzinie
przemysłu stalowego i górnictwa węglowego, bowiem te gałęzie gospodarki decydowały o zbrojeniach. Projekt ogłoszono 9 maja 1950 roku, a przyjęto go w 1951. I wówczas formalnie powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W 1957 roku sześć wspomnianych krajów utworzyło Europejską Wspólnotę Gospodarczą z Komisją Europejską w Brukseli. Doprowadzono do tego mimo zdecydowanych przeciwników integracji, w szczególności komunistów, nacjonalistów, a być może takich, którzy nie wierzyli też w ten projekt. Nową wspólnotę jej przeciwnicy nazwali Europą Watykańską, właśnie ze względu na rolę sił chrześcijańsko-demokratycznych w procesie jej zjednoczenia. Ale właśnie myśląc o tych młodych ludziach i o tej publikacji, powiedzmy sobie, kim był Robert Schuman. Idee, którymi starał się kierować jako polityk, wynikały z chrześcijaństwa. Był gorliwym katolikiem. Nazywano go świętym w garniturze. Swoją religijność wyniósł z rodzinnego domu. Nie rozstawał się z różańcem. Razem z matką pielgrzymował do La Salle di Lourdes. W wieku 17 lat odmówił akt całkowitego oddania się Matce Bożej. Temu aktowi pozostał wierny do końca życia. Chciał zostać księdzem. W ciągu ostatnich 3 lat swojego życia zmagał się z ciężką chorobą niedokrwistości mózgu. Siostry służebniczki Najświętszego Serca Jezusa, które się nim opiekowały, potwierdzają, że nie przyjmował środków przeciwbólowych, choć bardzo cierpiał. Cierpienia ofiarował w swojej ciągłej modlitwie za pokój w Europie. I trzeba nam tu powiedzieć w tym miejscu, że do dnia dzisiejszego ten pokój wymodlił. Bo największą wartością dodaną Unii Europejskiej, mimo iż jest rozdyskutowana, że się różni, że są różne w tej chwili boje, również przede wszystkim ideologiczne, to jednak mamy pokój. To jednak mamy pokój. Dlatego też kapłan zaangażowany w trwającym procesie beatyfikacyjnym wykazał, że Robert Schuman praktykował cnoty heroiczne w najwyższym stopniu. Cała działalność polityczna Roberta Schumana była głęboko osadzona w chrześcijaństwie. Jego najważniejsze idee nawiązywały wprost do Ewangelii. Dążenie do wprowadzenia trwałego pokoju w Europie opartego na solidarności między narodami to realizacja chrystusowych 8 błogosławieństw. Twierdził, że, cytuję, demokracja ze swej natury zawsze zgodna jest z Ewangelią, ponieważ jej siłą napędową jest miłość. Demokracja musi być chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Każdy dzień zaczynał uczestniczeniem we mszy świętej i odmawianiem modlitwy różańcowej. W konsekwencji 14 maja 2004 roku Kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny Schumana. Alcide de Gasperi przez całe swoje życie był głęboko wierzącym chrześcijaninem, katolikiem. Wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Kościoła. Jego wiara była pełna pokory i ufności, którą czerpał z lektury czytywanego codziennie Naśladowania Chrystusa, świętego Tomasza Kempis. Wiara kierowała także życiem prywatnym de Gasperiego. Stworzył kochającą się rodzinę. Jedna z jego córek, Lucja, złożyła śluby zakonne. Proces beatyfikacyjny de Gasperiego rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym 29 kwietnia 1993 roku w Trydencie. I wreszcie trzeci, bardzo ważny element obok tego, co powiedziałam, to symbol Europy. Rada Europy od chwili powstania w 1949 roku była świadoma konieczności stworzenia takiego symbolu. Pomysłodawca wyglądu flagi, Arsène Heitz, przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla projektowanej przez niego flagi był wizerunek Matki Bożej przedstawiony w Apokalipsie świętego Jana.
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Oraz cudowny medalik znany z paryskich objawień świętej Katarzyny. Znamiennym faktem jest, że w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1955 roku Komitet Ministrów Rady Europy jednogłośnie zatwierdził flagę europejską według projektu maryjnego. Następnie flaga Europy stała się w 1985 roku flagą Unii Europejskiej. Religijne odniesienie występujące w fladze europejskiej potwierdza też fakt, że w 1953 roku Rada Europy ufundowała witraż dla Katedry Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu, na którym widnieje wieniec 12 gwiazd. Katedra była pierwszym budynkiem publicznym, nad którym zawisła flaga europejska. I to przed nią Konrad Adenauer i Robert Schuman modlili się wówczas w intencji Europy. Trzeba też w tym miejscu odnieść się do nauki świętego Jana Pawła II, wielkiego orędownika poszerzenia Unii Europejskiej o kraje, które przed 1989 roku funkcjonowały w warunkach reżimu komunistycznego. Cytuję Ojca Świętego. Szczególnie w tym miejscu myślę, że warto przytoczyć te słowa. Jedność narodów europejskich, jeśli chce być trwała, nie może jednak dotyczyć tylko gospodarki i polityki. Dusza Europy i dzisiaj pozostaje zjednoczona, ponieważ odwołuje się do wspólnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. Dzieje kształtowania się narodów europejskich szły w parze z ewangelizacją. Dlatego, mimo kryzysów duchowych, jakie naznaczyły życie kontynentu aż do naszych dni, nie można by rozumieć jego tożsamości bez chrześcijaństwa. Tylko Europa, która nie usunie, lecz odkryje na nowo swoje chrześcijańskie korzenie, może stanąć na wysokości wielkich wyzwań trzeciego tysiąclecia – pokoju, dialogu między kulturami i religiami, ochronie stworzenia. Watykan 2004 rok. Zatem te piękne początki Unii Europejskiej powinny być determinantem wszelkich działań Parlamentu Europejskiego i innych instytucji, takich jak Rada Europejska czy Komisja Europejska. Te trzy instytucje w sposób szczególny odpowiadają za proces stanowienia i stosowania prawa w Unii Europejskiej. I pytanie. Czy tak jest dzisiaj? Moja odpowiedź jest prosta. Nie. Nie. I podam przykłady, gdzie gra interesów ideologów, czasami biznesu, a także innych sił, powoduje, że już proces stanowienia prawa i jego treść odbiegają od fundamentu, jakimi są chrześcijańskie wartości. Odbiegają od fundamentu, który jest niezwykle prosty i sugestywny. Od 10 przykazań i najważniejszego przykazania miłości. Odbiegają fundamentalnie. Program Schumana został zastąpiony tezami wyrwanymi wprost z manifestu z Venton al Spinelliego. Mimo utraty większości w Parlamencie Europejskim, dzisiejsza polityka prowadzona jest pod dyktatem środowisk skrajnej progresywnej lewicy, skupionej w grupach socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów. Jej podstawy zostały przedstawione w ideologicznej pozycji Dla Europy autorstwa Daniela Cohn-Bendita, rewolucjonisty z końca lat 60. oraz byłego belgijskiego premiera, liberała Guya Verhofstadta. Ich rozwinięcie można znaleźć w pracach tzw. grupy Spinelli, która zrzesza wpływowych posłów walczących o federalistyczną, sekularną wizję Zjednoczonego Kontynentu. Jednym z ich przewodniczących jest pani poseł Sofia In 2010 roku otrzymała nagrodę najbardziej sekularyzowanej osoby w Europie. Było to uznanie za jej wkład w Parlamencie Europejskim w walce o sekularyzowaną Europę.
jak to się ma do tych korzeni, o które w krótkim rysie starałam się przytoczyć, a które Państwo doskonale znacie. Idziemy dalej. Sama grupa Spinelli opiera się na wspomnianym manifeście z Ventan, w którym autorzy, późniejsi posłowie do Parlamentu Europejskiego, a więc wybrani demokratycznie, opisują między innymi plan reformy społeczeństwa, w ramach którego Kościół zostaje utożsamiony z instytucją starego porządku, które te instytucje muszą, cytuję, albo upaść, albo zostać zepchnięte na skraj upadku. Taki jest tekst manifestu. Niemal każdy dokument tworzony przez Parlament Europejski, czy to będzie sprawozdanie, czy to będzie opinia, raport, rezolucja, zawiera w sobie treści, które mają podłoże w ideologii gender. A ta zawiera w sobie nic innego, jak to, o czym dzisiaj już była mowa. Niebezpieczne zjawisko inżynierii społecznej, które ma ukształtować nowego człowieka. A oto kilka przykładów. W dokumentach, które ogólnie mówiąc dotyczą pomocy dla krajów na przykład objętych wojną czy kryzysem humanitarnym. Z takimi ja mam teraz styczność na co dzień. Odnotowujemy zapisy czy propozycje zapisów, które są działaniem na przykład na rzecz tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego. To dotyczy szczególnie krajów w Afryce. I co oznaczają te zapisy? Otóż jest to podstawa do kierowania gigantycznych środków na upowszechnienie antykoncepcji, aborcji, czyli działań zupełnie sprzecznych z czym? Z piątym przykazaniem Bożym. To jest zdrowie reprodukcyjne. Proszę zobaczyć, jeden z panów profesorów powiedział, że te hasła ideologów są puste. Ja się zgadzam, bo jak ideologów dokładnie odpytamy, to się gubią. Ideologia nie lubi konkretnych pytań, ale w tym szaleństwie jest metoda. O to chodzi, żeby te hasła były ogólne i bardzo dobrze opakowane. Zdrowie reprodukcyjne. A co się za tym kryje? To już powiedziałam. A więc w jaki sposób chce się pomagać Afryce? No tak rozumiem z tych dokumentów. I takie pytania dzisiaj zadaję w Parlamencie Europejskim. Czy wy chcecie pomagać biednym krajom Afryki? Czy chcecie walczyć z tym, czego sami nie macie? Czyli z demografią. Przecież największym problemem krajów Europy jest demografia. No to co? Tu oczywiście możemy przejść do potężnego problemu, z jakim w tej chwili boryka się Europa, czyli migracja. Nie ma na to czasu. Może kiedyś będzie taka również konferencja. A więc działania zupełnie sprzeczne z piątym przekazaniem Bożym. Ale uwaga, zawarte w stanowionym prawie, które obowiązuje i jest bezwzględnie wykonywane i bezwzględnie wymagane, żeby było wykonywane. I tak dzieje się niemal we wszystkich projektach dokumentów unijnych. Ostatnio była rezolucja z okazji 30. rocznicy przyjęcia konwencji praw dziecka. I co mamy w tej rezolucji? Zapisy o prawach reprodukcyjnych. Konwencja do spraw praw dzieci. Zapisy o prawach reprodukcyjnych. O seksualizacji dzieci. Dalej. Kolejny element, bardzo silnie eksponowany we wszystkich dokumentach.
To jest tak zwany element równości płci. A inaczej, pod tym płaszczykiem równości kobiet z mężczyznami, równości w zarobkach, dobra, zgodzę się, do tego momentu. Ale jeżeli ma to zmierzać w kierunku swobodnego określania tożsamości płciowej pod płaszczykiem szacunku dla ludzi o odmiennych preferencjach seksualnych, no to tutaj chodzi o konsekwentne działania zmierzające w dwóch kierunkach. Umacniania haseł ideologii cywilizacji śmierci w dokumentach i w powszechnym obiegu utrwalającym terminologię, która z czasem staje się normą, staje się zwyczajem, jest podstawą do uzasadniania tak zwanych uzusów i niebezpiecznych precedensów i niebezpiecznych praktyk w stosowaniu prawa w krajach członkowskich. Aktualnie najważniejszym zagadnieniem debatowanym i głosowanym w Parlamencie Europejskim jest kwestia praw mniejszości dla, ogólnie nazywają to LGBT. LGBTI teraz się dodaje. Tylko w latach, proszę Państwa, 2014-2019, czyli w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, bo mamy te statystyki, 156 razy głosowano w debacie plenarnej kwestie praw mniejszości seksualnych. 156 razy. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których Parlament Europejski przyjmuje rezolucję potępiającą Kirgistan, na przykład, za brak praw dla mniejszości LGBT. Ale w czasie negocjacji wspólnego tekstu przedstawiciele socjalistów, liberałów i zielonych nie potrafili wymienić nazwy nawet jednego miasta w Kirgistanie. Mimo to z łatwością potępili to państwo za brak przywilejów dla LGBT. Tylko w czasie ostatniej sesji, w której miałam przyjemność brać udział w Strasburgu, tematy te w ramach debat, głosowań, poprawek były dotykane codziennie. Codziennie. Tak jakby Europa nie miała w ogóle innych problemów. Z migracją, z Brexitem, ze zjawiskami dotyczącymi budżetu. Przy okazji, oczywiście, obrywa się Polsce, naszym przyjaciołom z Węgier najczęściej, ostatnio również Rumunii. Czekamy, kto następny. Unia Europejska dba o utrwalenie tych zmian poprzez zmianę języka i to jest groźne. Następuje feminizacja końcówek. Powołano specjalną jednostkę administracyjną, Europejski Instytut dla Równości Płci. A czym ten Europejski Instytut się zajmuje? Na to są środki. Programowaniem języka neutralnego płciowo. Jej zadaniem jest sprawdzanie każdego aktu prawnego Unii Europejskiej pod względem zgodności z tymi zapisami. Ja na przykład nie chciałam być ministrą. Dlaczego mieli mi to narzucać? Jak byłam ministrem, to prosiłam, żeby jednak mówiono, no pani minister. Ale ministra? Każdy, kto tutaj zna język polski, no to wie, że niestety brzmi trochę dziwnie. Jeżeli w ramach działań legislacyjnych Unii Europejskiej, a ściśle w pracach Parlamentu Europejskiego, odrzuca się Słowo Boże na rzecz nowych haseł o wolnym człowieku, który sam może stanowić, jaką ma płeć, no to możemy to zjawisko porównać do tego, co zawiera Pismo Święte, gdzie jest słowo o Izraelu. Chcę tu podziękować księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi. On mi na to zwrócił uwagę.
wielki propagator przede wszystkim Biblii, prekursor narodowego czytania Biblii w Polsce. Mieliśmy teraz trzecie narodowe czytanie Biblii w Polsce. Spotkaliśmy się na początku tego dzieła. Cieszę się, że ono się rozwija na kolejne już edycje i miasta. Ale ksiądz profesor zwrócił uwagę, że właśnie to zjawisko porównujemy do tego, co zawiera Pismo Święte, gdzie jest słowo o Izraelu, który porzucając Słowo Boże na rzecz mitów o bogach Asyrii i Babilonii, cytuję, poszli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Koniec cytatu Biblii. Przeciwieństwem nicości jest wiara w niewidzialnego Boga. Jestem. Boga Abrahama i Mojżesza, która kształtuje tożsamość Izraela jako narodu niezależnego od innych ludów i narodów, od imperiów. Dzisiaj w odniesieniu do Unii Europejskiej, gdyby działała zgodnie z wartościami, na których powstała... Tak, już kończę. Tak, ja już kończę. Byłaby wolna i odporna na zgubne ideologie. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim mamy budynek, i to kolejne przykłady. Mamy budynek imienia Willego Brandta. A on w 1936 roku był ochotnikiem komunistycznej brygady międzynarodowej w Hiszpanii, gdzie walczył z kościołem i duchownymi. Ale mamy budynek Willego Brandta. Mamy budynek pana Henri'ego Spaka, który w 1926 roku spotkał się z Trockim, aby debatować o możliwościach komunistycznej robotniczej rewolucji w Europie Zachodniej. Przed Parlamentem Europejskim mamy plac Simone Veil, pierwszej kobiety przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, ale personalnie zagorzałej aborcjonistki walczącej o feministyczną wizję Europy. To są dzisiejsze symbole Unii Europejskiej. Warto dodać, że od lat blokowana jest inicjatywa nadania jednej z sal imienia świętego Jana Pawła II. Takie są fakty. Gdyby ktoś nie znał historii Unii Europejskiej, historii ojców założycieli, nagle zaczął funkcjonować w ramach instytucji Unii Europejskiej, nie mógłby uwierzyć, że podstawy tych instytucji miały charakter chrześcijański. A właściwie minęło tak niewiele lat. Duch chrześcijańskich wartości jest bardzo konsekwentnie wypierany. Z dokumentów, z debaty, działań instytucji Unii Europejskiej. Jeśli ktoś się o nie upomina, jest narażony, nie skarżę się, ale tak jak ostatnio ja, moja skromna osoba podczas debaty ostatniej na sesji w Strasburgu, jest narażony na szykanę i próbę zakrzyczenia. Tymczasem tylko upominamy się o prawo chrześcijan do tego, żeby nie bezcześcić najświętszych dla nas wizerunków. Takich jak wizerunek Matki Bożej podczas na przykład manifestacji grup wyznających ideologię LGBT. Zatem na koniec trzeba zadać pytanie. Quo vadis Europa? I pozostaje mieć nadzieję, że będzie taki czas, w którym Europa odpowie tak jak święty Piotr. Powrotem do źródeł, które inspirowały jej wielkość. I pozostaje się modlić, żeby nie zabrakło odwagi, rozumu i męstwa chrześcijanom, którzy są wybierani albo pracują w instytucjach Unii Europejskiej. I na koniec myślę, że warto przytoczyć bardzo krótko pewne doświadczenia. Taka historia.
Ona z Podkarpacia. Każdy wie, kto mieszka w Polsce, że jest to region ludzi bardzo wierzących. On z Holandii. Młodzi ludzie. Pracujący w instytucjach Parlamentu i Komisji Europejskiej. Bardzo się pokochali, podjęli już nawet decyzję o tym, że wezmą ślub. Ale. On był na Podkarpaciu, podobały się polskie tradycje, silna wiara, wspaniały region, spokojni, ciepli ludzie, silna rodzina, piękne tradycje. Ona też pojechała do domu rodzinnego tego młodego człowieka. Zaprosił ją na święto rodzinne. Nie dopytała jakie. Uroczystość z okazji eutanazji dziadka. Zderzenie potężne. Nie do wytłumaczenia. Pożegnali dziadka i poszli świętować. A dziadka uśmiercono. Zobaczmy, jakie skutki, wydawałoby się, w silnych krajach Unii Europejskiej przynosi ideologia. Nie wzięli ślubu. Nie mogła sobie tego wytłumaczyć. Drugi przykład. Odkąd przyjechałam do Brukseli, słyszę: zabierz ze sobą witaminę D, tu się trzeba suplementować, tu nie ma słońca, ciągle pada deszcz. Myślę sobie, generalnie od 14 lat niewiele jestem na powietrzu świeżym, bo ciągle w biegu, niestety, nie skarżę się, ale no tak jest. I jakoś nie musiałam się tak mocno suplementować tą witaminą D. Pewnie i trzeba, na pewno tak, bo to też byłoby wbrew piątemu przekazaniu, gdyby jednak nie dbać o te elementy. Ale tak sobie pomyślałam, jak popatrzyłam na młodych ludzi, którzy zażywają marihuany i narkotyki. Również widziałam ich na schodach Parlamentu Europejskiego. I rozumiejąc i patrząc też na te wszystkie zjawiska, które się dzieją, pomyślałam sobie: jesteście biedni, bo nie macie jednego. Wiary nie macie. Wiary, nadziei, miłości. Życie jest tu i teraz. I dlatego ta ideologia musi upaść. Bo trzeba jej zadawać konsekwentnie pytania. Nawet te najprostsze i te bardzo trudne. Bo nie są w stanie odpowiedzieć. I narażają się na co? Na to, czego człowiek nie lubi najbardziej. Na śmieszność i ośmieszenie. Ostatnia debata. Bardzo zagorzały przedstawiciel środowiska LGBT. Nie będę wyjawiać nazwiska, żeby nie wzmacniać w tym świętym miejscu. Powiedział, że jest tak dyskryminowany w naszym kraju jako osoba o odmiennych preferencjach seksualnych, że nie wpuszczają go do żadnego, do hotelu, do restauracji. Na proste pytanie, który hotel, która restauracja? Przecież powinien to odtworzyć z pamięci, tak? Bo tego doświadczył. Co robi? Łapie za komórkę i szuka w Google'ach. Szuka w Google'ach, no znalazł, bo gdzieś była tam naklejka, strefa wolna od LGBT. Zresztą LGBT w polskim języku to jest akronim. Akronim. To się odnosi do ideologii, nie do ludzi. Nie dość, że pomylił tą knajpę, która go rzekomo nie wpuściła, więc podał nazwę, że spokojnie mogą mu wytoczyć proces, to naraził się na śmieszność. Bo pozostał na poziomie absolutnego ogółu. Absolutnego ogółu. I podobnie, jeśli idzie o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Jak mówię, że dziecko to nie jest kołek w płocie i przedmiot. Ono ma uczucia. Ono chce mieć mamę i tatę.
a nie tak, jak ty chcesz zaspokoić swoje indywidualne ego. Mamę i mamę, tatę i tatę. Nie da się. Po prostu się długo nie da. Nawet jeśli ta ideologia będzie totalnie ekspansywna. Potrzeba ludzi, takich jak wy tutaj, organizując właśnie i konferencje, nagłaśniając, rozmawiając. I przede wszystkim naszym zadaniem jest też podtrzymywać na duchu tych, którzy walczą i edukują dzieci. Pozostawiam Państwa z tą refleksją. Ja zamierzam walczyć dalej. I bardzo Państwu dziękuję i przede wszystkim księże Jarosławie dziękuję za zaproszenie, za to doświadczenie i za te kilka przykładów, które Państwu przedstawiłam. A jeśli spotkamy się znowu za jakiś czas, oby tych przykładów kuriozalnych było jak najmniej. I życzmy sobie tutaj w tym miejscu, żeby w przyszłym roku, na stulecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, było miejsce poświęcone w Parlamencie Europejskim, a jeśli nie dadzą miejsca, to żeby było wydarzenie poświęcone temu wielkiemu Polakowi, wielkiemu Europejczykowi, wspaniałemu obywatelowi całego świata, bo taki był Ojciec Święty Jan Paweł II. I w życiu chrześcijanina, kończąc, nie ma przypadków. Są znaki. Dzisiejszy dzień też jest znakiem, bo przecież mamy kolejną decyzję Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie kolejny wspaniały, tym razem bardzo młody ksiądz, jest już dekret o jego heroiczności, tak, i męczeństwie. To jest ważne. I wreszcie kardynał Stefan Wyszyński, nasz wielki Polak, wielki prymas tysiąclecia. To są znaki, bo przy tak potężnym ataku na chrześcijan, na Kościół katolicki, z ideologami się nie dyskutuje, przedstawia się świadectwa. I za tą mądrość Kościoła bardzo dziękuję. A naszym zadaniem jest pokazywać te świadectwa w Parlamencie Europejskim. I tak się dzieje. W momencie, jak zapowiedziano projekcję filmu, która miała uderzyć w polski Kościół katolicki, to my zadecydowaliśmy, że nie będziemy dyskutować z nimi o rozumie, tylko przedstawimy świadectwa. I zarządziliśmy projekcję filmu Dwie Korony o świętym Maksymilianie Kolbe i o ojcu świętym Janie Pawle II, który kanonizował świętego Maksymiliana Kolbe. Operujmy świadectwami, a wtedy ideologia, myślę, że przestanie istnieć. Dziękuję Państwu bardzo.